Program Lato w Regionach. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w ostatnią niedzielę wakacji zaczynamy podróż po południowej części Podkarpacia. Jesteśmy w Sanoku, w Skansenie, na Rynku Galicyjskim. Okazją, by opowiedzieć o tym miejscu, jest drugi zjazd karpacki. Na kilka dni Sanok został stolicą Karpat. Jest okazja, by opowiedzieć o zapleczu kulturowym, ideowym tego miasta i nie tylko. Przede wszystkim o turystyce. Razem z nami burmistrz Sanoka, pan Tadeusz Piuro. Witamy bardzo serdecznie. Również państwa, witam wszystkich. 150 tysięcy turystów, to jeśli chodzi o Podkarpacie i atrakcje turystyczne Podkarpacia, no to doskonały wynik. Proszę zauważyć, że na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o ilość turystów, jest również Muzeum Historyczne w Sanoku, które też jest w Sanoku, które tak naprawdę pięknie wszystko, co namalował, narysował, zaprojektował Beksiński, przedstawia w tym jest przedstawione w tym muzeum, gdzie największy zbiór ikon w Europie również jest w tym muzeum i to jest wynik około 100 tysięcy. Natomiast na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ilość turystów na województwo podkarpackie, to jest właśnie Muzeum Budownictwa Ludowego ze słynnym już tym miasteczkiem, ryneczkiem galicyjskim, gdzie jest ponad 150 tysięcy. W tym roku tak naprawdę turystów jest jeszcze więcej niż w poprzednich latach. Te rekordy będą pobijane, bo proszę zauważyć, że turyści nie tylko przyjeżdżają do muzeów, ale tak naprawdę uliczki sanockie, uliczki, gdzie chodził dobry wojak Szwajg, gdzie jest ławeczka z nim, gdzie można go pociągnąć za nos, co przyniesie szczęście. Też ci turyści tak naprawdę też chcą zobaczyć. Sanok to jest miasto kultury, Sanok to jest miasto turystyki i w tym momencie warto tutaj zaczynać, aby potem dalej w Bieszczady iść. Ponad 80 lat temu, kiedy po raz pierwszy zorganizowano zjazd ludzi gór w Sanoku, zrobiono to po to, aby zaznaczyć, że nie tylko Zakopane, ale także jest Sanok, są Bieszczady. W tym roku mamy po raz drugi zjazd ludzi gór. No dokładnie. 80 lat temu ten teren potrzebował takiego wzmocnienia ekonomicznego. Pierwszy zjazd w Zakopanem w 1935 roku, drugi w Sanoku. Sanok znaleziono, dlatego tutaj wymyślono, że po pierwsze był to w centrum Karpat, po drugie Sanok miał już kolej w tym momencie, żeby przemieścić 5 tysięcy ludzi. Na pewno ta infrastruktura drogowa, która i w tej chwili jest jeszcze niedoskonała, bo my chcemy, żeby się ona rozwijała, ale wtedy już była na tyle mocna kolej, żeby tych 5 tysięcy ludzi przywieźć, to znaleziono tutaj Sanok. Chcano pokazać, że tak naprawdę to nie Zakopane, tylko Karpaty, to nie Krynica, ale i również te tereny. I ja się cieszę, bo wtedy takie było koło zamachowe, aczkolwiek przerwała wojna, która wybuchła i potem te problemy, które tutaj te tereny miały. Natomiast chcemy to reaktywować, chcemy przypominać, chcemy promować Karpaty, chcemy, żeby te Karpaty były zauważane i te tereny były zauważone nie tylko przez tutaj Polaków, żeby tutaj jak najwięcej przyjeżdżało, ale żeby również i Unia Europejska promowała te tereny. Proszę zauważyć, że w Unii Europejskiej funkcjonuje szereg strategii takich europejskich. Strategia nadunajska, strategia bałtycka, strategia alpejska. Natomiast te tereny, które wymagają takiego wzmocnienia finansowego, poprawy komunikacyjności, nie mogły się doprosić. W tej chwili jest taki trend, rząd polski o to zabiega, parlamentarzyści europejscy też zabiegają i akurat ten drugi zjazd karpacki wpisuje się w tą promocję Karpat, zarówno tutaj promocję w Polsce, jak i również i w promocję Europy. Jaką formę może mieć ta strategia? Strategia marki karpackiej. Ona jest nierozłączna w tym momencie. To jedno bez drugiego nie można rozpatrywać. Współpracujemy, od dawna współpracowaliśmy z regionem karpackim, który jest współorganizatorem również tego zjazdu, ale proszę zauważyć, że głównie współorganizatorzy oprócz miasta, oprócz euroregionu, to jest Związek Podhalan, to jest lokalna organizacja turystyczna Beskid Zielony, czyli tak naprawdę jednoczymy wszystkich tutaj górali niskopiennych i wysokopiennych i Podhalan i z tych terenów i chcemy jakby przypomnieć tak naprawdę, że te tereny dalej wymagają wzmocnienia, że te problemy są, że w Sanoku może być i jest przemysł, prawda, ale już dalej w tych Bieszczadach tą taką gospodarką narodową, która musi się rozwijać. To jest turystyka w tym momencie i trzeba robić wszystko, żeby rzeczywiście jak najwięcej ludzi tu przyjeżdżało, bo to daje też pieniądze dla tych, co prowadzą tutaj te swoje obiekty. Bieszczady są piękne. Ja wierzę, że tutaj przez ten drugi zjazd karpacki i przez tę całą promocję, które tutaj miasto prowadzi z regionem karpackim, na nowo zostaną odnalezione Bieszczady, na nowo odnalezione zostanie Sanok, który jest jakby największą aglomeracją przed przyjazdem tutaj. Bo sam zjazd ludzi gór i karpacka kultura to także tradycja, bo w sobotę, wczoraj chociażby,
wieczorem zapłonęły ogniska. Właśnie, zapłonęło ognisko nad Tysanem, góralskie ognisko Watra, które jakby przypomina o tych, co odeszli, ale nawołuje do takiej współpracy, do takiego wspólnego działania w tym momencie. Ja się bardzo cieszę, że w ten drugi zjazd górski zaangażowało się tak dużo środowisk. Proszę zauważyć, że w czwartek, 24, w Sanoku rozpoczął się 34. rajd przewodników beskidzkich. Ponad 300 przewodników z całej Polski rozpoczęło tutaj w Sanoku swój rajd. Chodzi w tej chwili po pięknych szlakach bieszczadzkich, gdzie słowo ahoj, cześć czy witaj jeszcze coś znaczy. W przeciwieństwie do, nie będę wymieniał, których gór, gdzie trzeba w kolejce czekać, aby się... Bez wątpienia na pewno warto wybrać się, proszę Państwa, w Bieszczady. Jeszcze jest jesień, zatrzymać się w Sanoku. I warto jeszcze, Szanowni Państwo, przyjechać tutaj właśnie dzisiaj jeszcze być, bo tutaj tak naprawdę dzieją się dużo rzeczy. Tu jest pokazane tak naprawdę tym, co najlepsze mają Karpaty, kultura karpacka, zjazd góry gór. Zespoły folklorystyczne będą do głębokiej nocy jeszcze tutaj śpiewać, grać, nie mówiąc o tym, że jadło jest przednie i rękodzieło też. To w niedzielę, panie burmistrzu, bardzo dziękujemy za rozmowę. A my teraz wracamy do soboty, do dnia wczorajszego. Drugi zjazd ludzi gór w Sanoku. Karpaty są naszym domem. Dziś musimy sobie uświadomić wszyscy, że mamy wielkie bogactwo natury i kultury. To jest nasza siła, to jest bijące serce dzisiaj Europy. Dlatego właśnie, że jest żywa kultura, że są piękne góry, ale musimy zadbać o to, żeby były w nich owce, żeby było pasterstwo, żebyśmy umieli się szanować i umieli się razem ubogacać w całym właśnie łuku Karpat. Bo Karpaty to taki łańcuch, w którym jest siła, kiedy jesteśmy razem. To nigdy nie jest łatwe, bo nawet jak zbójnicy schodzili się przy tej Watrze, to zawsze się trochę sprugowali. Który jest lepszy, co by wybrać lidera, wtedy harnasia, no to musieli się wyprogować. Dziś ważne jest, żebyśmy siedli do tej Watry, podyskutowali, zastanowili się razem, nawet jak się nie zgodzimy na początku, to coś, co by ten ogień nas połączył, co byśmy mogli pomyśleć wspólnie, co jest dla nas wszystkich dobre. Bo tak, tutaj, nawet przy tym małym spotkaniu, w tych w sumie niewielkich górach, co kawałek się różnimy, co kawałek mamy może inne spojrzenie, ale to jest dzisiaj ważne, że my się tu zeszli, rok temu w Ludźmierzu, teraz w Sanoku, za rok pewnie na Śląsku, co by te spotkania i kontakty między ludźmi, bo spotkanie jest roz, ale po te ważne, co by to porozumienie zostało między nami, co byśmy umieli coś wspólnie razem zrobić. Pomóż mi je zagnać, pomóż mi je zagnać do dworu. Ja je pozbierała i porachowała, wszystkie są. A jak mi nie wierzysz, a jak mi nie wierzysz, rachuj są. No liczymy na to, że ten ogień, który płonie za naszymi plecami, czy przy nas został rozpalony, będzie symbolem nie tylko kultury karpackiej, która nas wszystkich zobowiązuje, ale też będzie też zobowiązaniem na przyszłość. Do tego, żebyśmy jako regiony, jako obywatele państw karpackich współpracowali, żebyśmy tworzyli rozwiązania, które są bardzo dobre dla społeczeństw, dla gospodarki, dla polityki, żebyśmy się czuli jak wspólnocie. Także ja się ogromnie cieszę, że w 80. rocznicę zjazdu górskiego dzisiaj w Sanoku świętujemy to wydarzenie, bo ono podkreśla także rolę Polski jako pewnego rodzaju inspiratora działań w ramach Euroregionu Karpackiego czy Gór Karpackich, takiego, który przyniesie przyszłość Euroregionowi czy Górom Karpackim bardzo dobrą pod względem gospodarczym i społecznym.
W 2013 roku przeżyliśmy swoistą pielgrzymkę do tożsamości Karpat. Przeszedł Redy Karpacki przez Rumunię, Ukrainę, Polskę, Słowację, Czechy. To nam przypomniało, że nie jesteśmy wyobcowani, że jesteśmy razem, że mamy wspólną w wielu miejscach kulturę właśnie wołoską, pasterską. Dwa roki temu młody Baca z Koniakowa wymyślał sobie, że wszędzie z łowcami po całych Karpatach i obudzi te Karpaty. Dzisiejsze spotkania, te zjazdy, to są te właśnie pozostałości po tym marszu, po tym, że ludzie uwidzieli, spotkali się, zrobili coś razem i od tych symbolicznych spraw musimy przejść do większych. Do tego, że do tej zgody na to, że w górach można żyć, ale po to, żeby dobrze żyć, musimy o te góry zadbać. Tak to, proszę Państwa, wczoraj wyglądało. Drugi zjazd ludzi gór w Sanoku trwa. A my kończymy tą część programu Lato w regionach. I zapraszamy do Sanoka, bo wizyta tu to lekcja historii, lekcja tradycji, lekcja kultury, a takie akcenty muzyczne są najlepszą, najpiękniejszą wizytówką tego miasta. Widzimy się niebawem. Lato w regionach. Dzisiaj przemierzamy południe Podkarpacia.